Ja osobiście sportowo ciężko oceniać piłkarzy lepszych. No, dla mnie to brakuje mu dwójki dzieci. No, zawsze można coś poprawić. Lewandowski jak dobre wino z roku na rok jest coraz lepszy, coraz mocniejszy, coraz ciekawszy, coraz droższy. No i myślę, że jeszcze będzie progresował dalej. Myślę, że musi utrzymać to, co ma i to będzie super. Ja myślę, że Robert na ten moment sprawia wrażenie doskonałego piłkarza i trudno cokolwiek tutaj dorzucić. Może uczymy się całe życie przez całą karierę, ale można powiedzieć, że praktycznie jest to zawodnik doskonały. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie doskonali się sama. Tylko życzyć Robertowi zdrowia, aby omijały go kontuzje. Jedną, dwie bramki więcej jakby strzelał w przeciągu kolejki dwóch, to myślę, żeby złapał ten poziom Cristiano Ronaldo i Messiego. I wtedy moglibyśmy nie drżeć przy wyborze na piłkarza roku w klasyfikacji France Football na przykład. Musiałby przejść do lepszego jeszcze klubu, tak? Typu Real Madrid, Barcelona i wtedy może podnieść swoją jedności, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest topowym zawodnikiem. Ja myślę, że jest w trójce najlepszych piłkarzy na świecie i myślę, że ma wszystko, nie musi nic poprawiać. Myślę, że tak pokazuje w Bundeslidze, że jest jedną z czołowych postaci w swojej drużynie i mimo tego, że różne sytuacje z nim były, ale myślę, że każdemu trzeba dać zawsze drugą szansę. U mnie zasługiwałby z całą pewnością na jeszcze jakąś szansę. W mojej ocenie nie. Bo nie odmawia się reprezentacji narodowej. Ktoś to odmówił raz, już według mnie nie ma szansy na powrót do drużyny. Nie wydaje mi się, żebyśmy nie mieli na tą pozycję swoich chłopaków. No ale sądzę, że powinien wykazać większą wolę grania w reprezentacji. Trzeba czasami ugiąć. Piłkarska jak najbardziej, tak. Jeśli chodzi o inne aspekty, to kwestia dogadania się. Każdy zasługuje na drugą szansę, ale myślę, że nie ma szans u trenera. Nie, my mamy lepszych piłkarzy. Myślę, że zespół funkcjonuje dobrze i nie ma co na siłę szukać wzmocnień wśród zawodników, którzy nie chcieli swego czasu reprezentować naszych barw. Powiem szczerze, nie oglądam na co dzień tego zawodnika, ciężko mi jej ocenić go. Jeżeli ma polskie obywatelstwo, jeżeli to wszystko spełnia warunki, jeżeli jest potrzebny selekcjonerowi, to nie widzę powodu, żeby nie grał. Myślę, że powinien być sprawdzony w meczach towarzyskich przed Mistrzostwami Europy. Myślę, że i sportowo, i pozasportowo niekoniecznie. Na pewno jest, wiemy, w kręgu zainteresowanym trenera Nawałki. Wiadomo, ostatecznie pojedzie czterech pewnie środkowych obrońców. Myślę, że ma szansę, aczkolwiek jeżeli wszyscy będą zdrowi, będzie ciężko. Podobnie jak w przypadku Polańskiego, wydaje mi się, że mamy lepszych zawodników nawet w polskiej lidze. Był to mój partner w Jagiellonii Białystok swego czasu. I wydawało mi się, że ani poziom reprezentacji nie jest dla niego, ani tym bardziej reprezentacja Polski, bo wydawało mi się, że jest Brazylijczykiem. Natomiast skoro został Polakiem i skoro gra w reprezentacji Polski, to znaczy, że gra w tej lidze włoskiej tyle mu dała, że jest zdolny walczyć o miejsce w składzie. Natomiast wydaje mi się, że w naszej reprezentacji jest to newralgiczna pozycja stopera. Mimo, że mamy Glika, Szukałę, to jednak wydaje mi się, że przy problemach zdrowotnych jednego z dwóch mamy duży kłopot i myślę, że tutaj trzeba dalej szukać. Znaczy na dzień dzisiejszy nie przekonuje mnie. Myślę, że ci, tu, co grają teraz zawodnicy w ostatnich meczach, są lepsi od niego. W reprezentacji Polski powinien grać Polak, czyli człowiek, który ma polski paszport, polskie obywatelstwo. Także Brazylijczyk nie, ale Polak tak. Myślę, że znaleźliby się lepsi stoperzy, nawet w polskiej lidze.